Hello. Zapraszam do obejrzenia prezentacji dotyczącej narrative tenses. Są to czasy używane w narracji do opowiadania o wydarzeniach, historiach z przeszłości. Na przykład pisząc opowiadanie, używajmy tych czterech podstawowych czasów. Past simple, past continuous, past perfect oraz past perfect continuous. Zaraz zobaczymy, jak wyglądają one razem. Zachęcam Was także do obejrzenia prezentacji dotyczących poszczególnych czasów. Jeśli chodzi o czasy past simple i past continuous, znajdują się one w prezentacjach gimnazjalnych. Zaczniemy od krótkiej powtórki. Na początku spójrzmy, przypomnijmy sobie czas past simple. Generalnie są to następujące po sobie główne wydarzenia w opowiadaniu, oczywiście wyrażane przy pomocy drugiej formy czasownika. Rozpocznijmy naszą krótką historyjkę od tego zdania. We arrived at the airport and checked in, czyli przyjechaliśmy na lotnisko i odprawiliśmy się. Past continuous, czyli was, were plus czasownik z końcówką in, to dłuższe czynności odbywające się jakby w tle dla innych zdarzeń. Wyrażane są w języku polskim przy użyciu czasowników niedokonanych. Spójrzcie na kontynuację naszej opowieści. We were waiting for the plane when the flight was cancelled, czyli czekaliśmy na samolot, kiedy lot został odwołany. Przypominam Wam, że past continuous prawie zawsze występuje w zdaniu z czasem past simple. Podobnie zresztą jak kolejny czas, a więc past perfect. Past perfect, czyli had i trzecia forma czasownika. To wydarzenia, które miały miejsce przed innymi wydarzeniami w opowiadaniu. Są krótkie i zaprzeszłe, a więc wcześniej w stosunku do innych wydarzeń w przeszłości. Kontynuujemy naszą historię. The flight was cancelled because a pilot had a heart attack. Czyli lot został odwołany, ponieważ pilot miał atak serca. Miał atak serca wcześniej, przed odwołaniem lotu, dlatego past perfect. I wreszcie czwarty czas, past perfect continuous, a więc had been plus czasownik z końcówką in. Przy pomocy tego czasu wyrażamy dłuższe czynności trwające do jakiegoś momentu w przeszłości. Na przykład, kończąc naszą krótką historyjkę, we were disappointed because we had been waiting for our holidays for 2 years. Czyli byliśmy rozczarowani, ponieważ czekaliśmy na nasze wakacje od 2 lat. Opowiedzmy jeszcze jedną historyjkę, a właściwie jej początek. I got up at 7, took a shower and had breakfast. Jak widzicie, 3 razy past simple. Są to krótkie, następujące po sobie wydarzenia w przeszłości. I was driving to work when my phone rang. I was driving to work to past continuous. Jest to dłuższa czynność przeszłości, tak jakby tło dla faktu, że zadzwonił telefon. My neighbor called me to say that my dog had been barking loudly for 15 minutes. A więc zadzwonił mój sąsiad, by powiedzieć mi, że mój pies szczekał głośno przez 15 minut. Had been barking, a więc past perfect continuous. Jest to dłuższa czynność trwająca do jakiegoś momentu w przeszłości. Tutaj pies szczekał przez dłuższy czas, co najmniej do mojej rozmowy z sąsiadem. I realized I hadn't fed him that morning. A więc zdałem sobie sprawę, past simple, że nie nakarmiłem go tego ranka. I hadn't fed, a więc past perfect. Czynność zaprzeszła. Nie nakarmiłem go przed wyjściem z domu. I ostatnie zdanie naszej krótkiej historyjki. I came back home and solved the problem. A więc wróciłem do domu i rozwiązałem problem. 2 razy past simple. Krótkie, następujące po sobie wydarzenia. Zróbcie jeszcze kilka dołączonych do tej prezentacji ćwiczeń i do zobaczenia.